Hejka, witam Was w kolejnym filmie poświęconym budowie kogeneratora. Miałem trochę inne plany, ale wpadł mi pomysł na dodatkowy test powietrzny, czyli jakie będą wartości na czujnikach na pierwszym wymienniku, jak zimne powietrze z dmuchawy podłączę bezpośrednio do górnej końcówki od razu przy silniku, a wylot ciepłego powietrza będzie na dolnej końcówce. A druga opcja, jak połączę dwie chłodnice, ale po skosie. Obrotomierz pokazuje już prawidłowo pomiary po ostatnich ustawieniach. Tutaj jak widać zimne powietrze z dmuchawy jest podłączone do górnej końcówki chłodnicy zaraz przy wylocie gorących spalin. Ok, silnik już się trochę nagrzał, także już czas na włączenie dmuchawy i zobaczymy jakie będą wyniki. Zauważcie, że dopóki dmuchawa nie była włączona, czujnik temperatury na wylocie powietrza pokazywał zaledwie 7,5 stopnia. A po włączeniu zaczęła gwałtownie rosnąć. W sumie nic dziwnego, tak ma być. Jednak jak widać, druga chłodnica przy takim rozwiązaniu przydaje się. Temperatura spalin na środku w kolanku wskazuje aż 127 stopni, a na wylocie jeszcze 28. Ciekawe jak to będzie z chłodzeniem wodnym. Ok, teraz druga opcja. Łączę dwie chłodnice po skosie. Wlot powietrza z dmuchawy do drugiej chłodnicy przy wylocie spalin, a wylot powietrza już ciepłego na dolnej końcówce pierwszej chłodnicy. Ok, teraz trochę poczekam, aż się wszystko rozgrzeje i temperatury się ustabilizują. Najważniejsze to, co zauważyłem przy tej drugiej opcji, to to, że temperatura spalin wylatujących zmniejszyła się względem pierwszej z 28 na 17 stopni, co pomoże jeszcze bardziej efektywnie odzyskać ciepło ze spalin. Ja myślę, że to by było na tyle w tym filmie i zapraszam na kolejne odcinki.